Witamy w Chełmskiej Bibliotece Publicznej imienia Marii Pauliny Orsetti. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, który podsumuje ostatni rok naszej działalności. W minionym roku zaprosiliśmy chełmian do udziału w wielu organizowanych przez nas wydarzeniach cyklicznych, takich jak Dyskusyjny Klub Książki, Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci i Młodzieży oraz Klub Dobrego Filmu, który cieszy się niesłabnącą popularnością wśród naszych widzów. Odbyła się kolejna edycja Biblionerów z udziałem dzieci i młodzieży. Pasjonaci sztuki odwiedzali Galerię Nowa i brali udział w wernisażach. Podsumowaliśmy coroczną akcję Wyślij książkę na wakacje. Realizowaliśmy cykl spotkań pod tytułem Cybersenior – warsztaty komputerowe. W minionym roku byliśmy organizatorem i gospodarzem wielu imprez kulturalnych, takich jak Chełmskie Targi Książki. Partnerem wydarzenia było Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Chełma. Gościliśmy 16 wystawców, odwiedziło nas 3225 osób. Koncert Ocalić od zapomnienia, czyli podróż do Starego Chełma, wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Koncert Path Life połączony ze zbiórką pieniędzy dla mieszkańców Ukrainy. W trakcie ferii w bibliotece odbył się szereg warsztatów edukacyjnych, projekcje filmów dla dzieci, zajęcia kreatywne z językiem angielskim oraz spektakl teatralny Czerwony Kapturek. Odbyła się promocja 26. tomu Rocznika Chełmskiego. Kontynuowaliśmy cykl spotkań z chełmskimi regionalistami pod tytułem Poznaj historię swojego miasta oraz Pasja i kariera. Gościliśmy m.in. Ryszarda Karczmarskiego, Mariusza Materę i Krzysztofa Weremę. Klub Młodego Programisty, czyli rodzinne warsztaty z nauką nowoczesnych technologii. Biblioteka dla wszystkich, różni w równi, ważni, czyli międzynarodowe warsztaty i zajęcia dla ukraińsko-polskich grup dzieci i młodzieży. Podczas Nocy Bibliotek gościliśmy Przemysława Wechterowicza, poetę i autora książek dla dzieci. Akademia Rozwoju, program dla kobiet, które chcą rozwijać się zawodowo, zorganizowany przez Fundację PFR. Zajęcia w ramach robotyki z CEMEX odbyły się w okresie wakacyjnym. Turniej wiedzy, wystawa, konferencja i rekonstrukcja wydarzeń demonstracji Solidarności były elementem projektu Tożsamość Narodowa, a Świadomość Polityczna – Lata 80. w Chełmie. Spektakl teatralny Niebrzydkie Kaczątko reprezentowali nam artyści z agencji Prym Art. W dniu 19 czerwca odbył się Chełmski Dzień Integracji Kulturowej. W rocznicę rzezi wołyńskiej nastąpiło otwarcie wystawy, wykłady, spotkanie z rodzinami wołyńskimi oraz projekcja filmów dokumentalnych. Spotkania autorskie. Aleksander Kwaśniewski, polityk, dziennikarz, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1995-2005. Anna Dymna, aktorka teatralna i filmowa, działaczka społeczna. Profesor doktor habilitowany Waldemar Bednaruk, prawnik, historyk, wykładowca akademicki. Teresa Lipowska, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, występująca m.in. w kultowym serialu M jak miłość. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, pisarz, działacz społeczny, prezes Fundacji imienia brata Alberta. Grzegorz Kazdepkę, pisarz dla dzieci i młodzieży, autor scenariuszy, dziennikarz. Katarzyna Bonda, dziennikarka i scenarzystka, autorka bestsellerowych powieści kryminalnych. Ilona Łebkowska, scenarzystka, producentka filmowa i serialowa, pisarka. Doktor habilitowany Janusz Leon Wiśniewski, naukowiec, pisarz, autor powieści pod tytułem Samotność w sieci. Izabela Kuna, aktorka filmowa i teatralna, blogerka, autorka książek. Anna Seniuk, aktorka teatralna i filmowa, profesor sztuk teatralnych. Krzysztof Ziemiec, dziennikarz, publicysta i prezenter. Dr Leon Popek, historyk, archiwista, doktor nauk humanistycznych, pracownik IPN. Franciszek Piątkowski, autor powieści fantazy. Michał Rusinek, tłumacz, pisarz, były sekretarz Wisławy Szymborskiej. Joanna Rusinek, pisarka, ilustratorka i projektantka okładek płyt oraz książek.
Hanna Piekarska, blogerka, statystka oraz Monika Mularska, kucharek, doktor socjologii, terapeuta i wykładowca. Magdalena Szefernaker, dziennikarka i autorka książki pod tytułem Mama na obcasach. Sebastian Artymiuk, chełmski pisarz, autor książki pod tytułem Autostradą w ciemność. Katarzyna Chmiel, chełmianka, autorka debiutanckiej powieści pod tytułem Brakujące odpowiedzi. Monika Korniejuk, psycholożka, działaczka społeczna, autorka bajek dla dzieci. Urszula Bydlińska, poetka. Łącznie zorganizowaliśmy 645 wydarzeń, w których uczestniczyło 28 567 osób. W 2023 roku koszty działalności biblioteki to 3 705 990 zł. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych, projekty, darowizny to 286 000. 72 zł. W 2023 roku księgozbiór powiększyliśmy o 3700 pozycji, w tym zakup 1885 sztuk, darowizny 1815 sztuk. Odnotowaliśmy 65 115 odwiedzin w wypożyczalni, czytelni i filiach. Wypożyczyliśmy 171 606 jednostek zbiorów, ogólna liczba czytelników 7157 osób. Zapraszamy do Chełmskiej Biblioteki Publicznej.